jesteśmy na Pradze. Kamera sztuka wszędzie, w razie to KFM Rokącika, Szpital Praski. Gdyna zacisz. Szpital Praski. Tak to przejechałyśmy pod Starówką. Znaczy jakie stare mury, Państwo, zobaczą. Polska jest. Stara Polska. Żydowska. Gdzie ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani Anglo-Ameryki. Białystok nie ma. I jeszcze raz. Jagiellońsk. Tutaj na Pradze Północ to jest ta szkoła, proszę Państwa, liceum z podstawówką. To się czasem właśnie w Warszawie zdarza, że liceum jest, proszę Państwa, z podstawówką. Państwo zobaczą, ten złoty krzyż prawosławny z poprzeczką przebija, prawda? Piękne złoto przez zieleń. No, Warszawa nie słynie z prawosławia, ale cerkiew jest jednak. Jedna, tak. Nawet może półtorej cerkiew. Tam na wprost to jedziemy na Marki. A jeszcze dalej do Anglo-Ameryki. Białystok. Patrz tu, to napisane. Do Anglo-Ameryki. Białystok. Strzałka. Patrz tam. Przez Marki. A do Marek kilometrów około 9. A dzisiaj 9 jest sierpnia 2014 roku. Jeszcze zanim pojedziemy do Anglo-Ameryki Białystok, aby zobaczyć 20 cerkwi, to tutaj zobaczmy chociaż te półtorej cerkwi. Jak przyjechali goście z Anglo-Ameryki Białystok tutaj z tego czasu do Warszawy, do katolickiej Polski, a na Mazowsze pomiędzy Białystokiem, Poznaniem Gdańskim a Krakowem, to im zachciało się stąd jechać 22 lipca aż na Wolę, do tej półcerkwi świętego Jana Klimaka, jak amatorzy trzymają kopyta w kieszeniach w Warszawie. No wiecie Państwo, nie ma tu artystów w Warszawie. Nie ma tu artystów. I teraz internet odważył się wszystko to wyjaśnić, powiedzieć, opowiedzieć, że nie ma tu w Warszawie artystów. Państwo zobaczą, tam jest co? Warszawa Wileńska, to jest Carrefour, centrum handlowe. Mydło i powidło, tam po prawej stronie, jak Państwo pójdą, jest Bazar Różyckiego. A Bazar Różyckiego to właśnie mydło i powidło. Bazar Różyckiego to właśnie handel. Bazar Różyckiego to sugeruje, że tu w Warszawie, proszę Państwa, handel, targowlia, Żydzi wracają, Żydzi wracają, że tu, proszę Państwa, jest ten handel. Nie ma sztuki, a jest handel. Ja wiem, że to może być powiązane, no ale oni handlują byle czym, czym się da. Także Państwo zobaczą, że mamy tutaj tę cerkiew świętej Marii Magdaleny. Także jak na 3 miliony tego wszystkiego, co tu jest w Warszawie, katolicyzm, to jest tyle, to nic. Państwo zobaczą, tutaj mamy krzyż prawosławny pamięci Szymona Fedoronki. Krzyż prawosławny, Państwo zobaczą. Musi mieć dolną poprzeczkę. A u katolików tego nie ma. Tutaj w Warszawie wszystko wiedzą, co najmądrzejsi. Głupiochy 3, najmądrzejsi, 3 miliony, ale Biblii w ręku nie mieli. Księgi Mormona, Koranu w ręku, nic nie mieli. Kopyto w kieszeni, proszę Państwa, jest u amatorów. Kopyto w kieszeni, u amatorów XXI wieku, no wiecie Państwo. Artyści to tak samo jak święci,
Artyści to tak samo jak Świadkowie Jehowy, profesja, obycie z Pismem Świętym, obycie ze sprawiedliwością Bożą, no bo przecież artysta to nie może tak bardzo udawać, żeby robił coś, co jest sprzeczne z tym, co myśli, z tym, co czuje, no bo przecież człowiek chce być uczciwy, choćby sam względem samego siebie. Tam jest Jagiellońska, Państwo zobaczą, w Warszawie wszędzie tramwaj trąbi, kręca i jeden, i drugi przy Jagiellońskiej. A tu mamy już znowu cerkiew ukrytą za drzewami. Dziadul kopyta trzyma na łbie, czasem się za szyję drapią, czasem się za łeb drapią. Powoli, powoli. Państwo zobaczą, co tu mamy. Mamy tutaj cerkiew świętej Marii Magdaleny, do której katolicy nie chodzą. Chyba nigdy nie zaczną. Wydaje się, że kontrolerzy biegną, których firma jest na Żelaznej 51. Ministerstwo Transportu w Warszawie. Tutaj mieszka Sawa w tym domu, proszę Państwa. Metropolita całej tej Polski katolickiej. No ale metropolita Sawa w cerkwi tutaj tej świętej Marii Magdaleny powiedział, że cerkiew na biskupie stoi. No to jedź szybko do Anglo-Ameryki Białystok, aby poznać, może też zaprzyjaźnić się z biskupem Jakubem diecezji białostocko-gdańskiej. Witamy przystanek tramwajowy. Teraz dobrze widzisz krzyż prawosławny z tą poprzeczką. Prawda? Oczywiście Warszawa jest katolicka na 95%. Jak pojedziesz właśnie w prawo, no to są tylko kierunki. To nie jest ani prawosławie, ani lewosławie. Prawo tym tramwajem 23 Tomasz. Kościół katolicki Floriana Strażaków. A jeszcze bardziej w prawo od kościoła Tomasz. Zoo warszawski. Wszystko w klatkach. I zwierzęta w klatkach, i człowiek w klatkach, bo do zoo warszawskiego się wchodzi. Natomiast w Anglo-Ameryce Białystok dookoła zoo się chodzi. I to jest taka różnica pomiędzy, proszę Państwa, wschodem a zachodem. Na wschodzie ciężkie życie ludzie. Zapraszamy też na plac Halera wszystkich Państwa, aby odwiedzić, jaki to piękny jest w Warszawie plac. A to wszystko dzieje się, to wszystko jest naprawdę północ. I proszę uważać, bo tu jest też niebezpiecznie. To znaczy i naprawdę południe jest niebezpiecznie, i naprawdę północ jest niebezpiecznie. Jak gdzie tylko są stare domy, stare, z czerwonej cegły domostwa, no to jest niebezpieczne. Dlatego mówimy, że tutaj tej sztuki nie ma, bo wiecie Państwo, tam gdzie jest niebezpiecznie, tam gdzie jest wojna, to nie ma sztuki. Dzisiaj też, proszę Państwa, można pokazywać cały ten plac bankowy, całe to wszystko, ale przecież, skoro jesteśmy na czasach mentalnych, to nie wypada tak tutaj w Warszawie jeździć i do Królikarni na wernisaż dzisiaj, który jest jakąś tam wielką smród, kolejną lipą. A jeszcze tam war, nie ma żadnej wojny. W Radiu Tok FM stąd, z Warszawy, w rechodupkach biegających od tacy do tacy, katolicko-papieskiej, rzymsko-łacińskiej, bo to na dwa fronty. Proszę Państwa, powiedzieli, że chyba by głupi w wojnę uwierzył z Rosją. Jedziemy w tamtym kierunku. Nawet możemy wiedzieć. Tak, tak. Proszę Państwa, tutaj przyjechaliśmy do Oszołów.
na Żerań. Proszę Państwa, autobusem 509. No i te dziadule, proszę Państwa, katolickie, tak lubią się pytać o centrum Warszawy. Jak dojechać do centrum Warszawy? Przecież to, że Warszawa to 3 miliony, to wcale ona nie jest taka duża, bo w Anglii, Ameryce, Białystok wszystko jest większe. Niech Państwo pojadą do Tokio, niech Państwo pojadą do Moskwy, do Nowego Jorku, a to tu, a do Szanghaju, do Hongkongu. Proszę Państwa, a to tu, a to tam wszystko jest dużo, dużo, dużo większe. Także te 3 miliony to jest tyle, co nic. Także wiecie Państwo, jak dla potrzeb wyznawców papieża tutaj, to wystarczające jest to, aby wiedzieć. Mamy tutaj Oszą. Oszą jest pod Warszawą, też tam z drugiej gdzieś strony w Piasecznie. Oszą jest tu na Żeraniu. Oszą jest też na Woli, Oszą po Lapach. Także proszę Państwa, i dookoła Warszawy pełno jest tego Oszą. Ale są Kerkurki. Ale są, proszę Państwa, tu Daniubity. Ale są różne sklepy, takie jak i Biedronka, i Sronka, i Stonka. Że proszę, proszę nie przeżywać aż tak bardzo. Nie udawać, że się czegoś nie wie, jak do centrum dojechać, bo te dziadule katolickie, one tak lubią udać coś. Cieszą się potem, że kogoś jakby oszukały, wiesz, że udają, że nie wiedzą, gdzie jest centrum Warszawy, prawda? Że to można 18 tramwajem, można tramwajem dojechać 18. Gdzie jest to centrum Warszawy? Przecież te dziadule, wszystkie katolickie, to są albo z Warszawy, no najczęściej, albo spod Warszawy. To przecież wiadomo, że człowiek może tu się pojawić w Warszawie, żeby być, żeby żyć nawet i z końca świata. Ale za Anglo, Ameryki, Białystok prawosławnych tu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa jest katolicka, klimat katolicki, rzymsko-łaciński, daleko odbiega od prawosławnego. Jak teraz o Awicennie, proszę Państwa, czytamy Państwu książkę, komentujemy, opowiadamy i mówimy, jaka jest różnica pomiędzy całym systemem wschodnim z Konstantynopolem włącznie, a tym zachodnim z Rzymem, no to chyba jest straszna różnica i wiadomo, że tu jesteśmy w tym systemie rzymsko-łacińskim, proszę Państwa. Nawet na Google Plus w tych zdjęciach malutkich jest jak biały kot koszyka na górze pilnuje, prawda? A od dołu tego koszyka i tego kota atakuje czarny kot. No to ten czarny kot, no to właśnie z Rzymu atakuje Konstantynopol. I nie wiadomo po co. Ci mordercy, przestępcy byli wypuszczani z więzień, proszę Państwa, żeby mordować, grabić, palić, kraść, świnie ludziom zabierać, bydło, dobytek, mordować ludzi. To byli recydywiści z więzienia, przecież gangsterzy, cuda nie widzę, średniowieczni. No, także proszę Państwa, nic ciekawego. Także tak się tym rozwojem, takim rzekomo wyższą cywilizacją, rzekomo wyższą kulturą, charakteryzuje, proszę Państwa, system rzymsko-łaciński, który jednak, wiecie Państwo, był stłamszony, był taki sprzeczny sam sobie, jako że Kościół katolicki nie dopuszczał nauki, nie dopuszczał sztuki, kultury do wybicia się, przebicia się. Natomiast w tym wschodnim systemie rzeczy kultura była na bardzo wysokim poziomie, ale życie biedne. No bo artyści są zawsze biedni. Także proszę Państwa, tak samo jak i artyści są bardzo biedni, to niestety trzeba sobie wyobrazić te liczne cerkwie na wschodzie, gdzie artyści tam, no w cerkwie, ja tam znam, to wszyscy są po szkołach muzycznych, ale to od dziecka oni śpiewają, to nie to tylko, że oni są po szkołach muzycznych, bo gdyby ktoś był tylko po szkołach muzycznych, po szkołach wyższych, 10, to jest nic. Jeżeli on od dziecka nie śpiewa, muzyki nie uprawia, to jest nic. Bo teraz nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w szkołach nie ma zajęć muzycznych. Tak Kościół katolicki w nocy opowiada i narzeka na całe to zawodzące w tych ławach kościelnych rzymsko-łacińskich. Katolicy narzeka na siebie. Witamy Policję Polską.